we're brothers first. Cause we're been through a lot, but it ain't over. We gon' keep it. You'll always be with me. Change the game without even knowing. And you'll always be my brother. How can we not talk about family when family's all that we got? No witam. Właśnie zrobiłem mieszaninę. Kurczę, coś mi tutaj zaczyna kapać. Będę musiał na tym wolnym opryskiwaczu już to załatwić. Co tu jest za mieszanina? To jest Mepik, chlorek mepikwatu, acetamidpryt jako losowados i makler, nie pamiętam jaka tam substancja czynna do grzybówki. Tak, jako od grzyba. No i te 100 litrów zostało oprysku z poprzedniego zabiegu na dwuliściennej. Jedziemy te pola, gdzie tam dwuliścienne trochę przeważają. Może coś to trąci, a jak nie, no to trudno. Pełny opryskiwacz 180 litrów, 14 hektarów robię, 28 hektarów mam, dwa opryskiwacze, cały rzepak załatwiony. Dzisiaj jest na to mój plan, aby cały rzepak załatwić. Tak jak widzicie, szczyca wystaje, jest pełniutko, jedziemy zacząć tam od wczorajszego pola, gdzie tam pokazywałem i przelecimy przez Siemień i pewnie na Teksasie skończymy. I jutro już może bym się zajął uprawą i w ogóle zabiegami pod grykę. Tak więc ja wyjeżdżam, bo szkoda czasu. Dzisiaj mam jeszcze kopanie koparką już przygotowana, tak więc dzień napięty. Jesteśmy na polu tutaj właśnie, co wczoraj pokazywałem rzepak na woli. Przejechałem całe pole po środku ze złożonym, tutaj go rozkładam, bo tutaj jest taki goły plac, że można się zawrócić. I akurat całe pole po szerokości pryskam środkiem. Teraz rozkładanie. Zaraz będziemy działać. Mam nadzieję, że akurat dobrze to wyjdzie. Zobacz taki sobie. Niedobry, niezły. Ujdzie. Wyrobiłem wszystkie te małe ogródki. Jesteśmy na Teksasie, rozłożony już opryskiwacz. Włączę jeszcze tylko tutaj mapę, żeby te ścieżki sobie jako tako rozplanować. Teksas. Siemień. Jest Teksas. Rozpocznij. Kamera na głowę. O. Opryk włączony. Najpierw cofniemy. Jak się cofa na włączonym oprysku, to on już tam napompowuje. Bo to tylko ten pierwszy start. No już pryska od razu. Pierwszy start jest taki, że... Ach, cholercia. Dysza się jedna zapchała. Pierwszy start. Jak gdzieś tam na przykład dłuższy przejazd mamy, to on startuje dosyć długo, rzeczywiście, parę metrów, nie? Ale jak się cofnie na włączonym, to on wtedy nabija i ruszamy, już wtedy pryska od razu. Trzeba wyczuć każdą maszynę. I to już mam opanowane. Coś tam siedzi. O, poszło, dobra. To już mam opanowane, że tylko teraz pryskam wtedy, kiedy ja mam na to potrzebę.
Przejedziemy najpierw calutkie pole dookoła całego poprzeczniaka, a potem będziemy robić ścieżki już. Tam się dzieje. Szkoda tego rzepaku tak gnieść, ale nic nie zrobimy. Muszę robić nowe ścieżki, dlatego że siedzą robaki jakieś. Na jesień pryskałem jeszcze innym opryskiwaczem, to nawet nie chodziło o rozsiewacz. To nie chodzi o rozsiewacz, tylko o ścieżki po poprzednim opryskiwaczu. Są inne. No ale one i tak już tak zarosły. Nie wiem, co jest z tą dyszą. Tu jest wszystko ok. Ścieżki na tyle tak zarosły, że ich nie widać. Tu była ścieżka. Nawet w ścieżce rosną sztuki pojedyncze, nie? A to będzie nowa. Ta już nie odrośnie. Ten już będzie połamany, już nie odrośnie. Dlatego teraz ścieżki już trzeba zrobić tak jak należy. Cofniemy. Nie lubię tego tak, że nie wiem. Co ci jest? A, sekcja się trochę zamknęła. Gdzieś zaczepiłem. Sekcja się nie domknęła. Dobra, to teraz będzie szło. Jeszcze tak przejdę. Czy wszystkie są ok? Tu coś kapie z tego węża. Aha, zacisk niedociśnięty. No to mam śrubokręt, kurwa, przecież. Jak to zrobić? No, już nie kapie. A co tej się dzieje? Wkurzyć mnie chce? Co ci jest? Tu dysza czysta. Może by puścić go chwilę bez tego. Bez sitka, bez dyszy, żeby to wygoniło całość. Nie starczy na cały Teksas.
wypryskałem tamte, tak jak mówiłem, ogródki. Kurde, jak ja bym chciał mieć takie prostokątne, duże kawałki. 5 pól po 10 hektarów, prostokącie, piękna sprawa, by była.
tragedia, nie? To zawsze to samo. W tą stronę już jest dużo lepiej. Zakręcam, patrzę, dzieląca się kończyła.
wilgoć, aby zachować, nie? Aby zrobić raz. Jak raz dobrze zrobię, to już później w tych samych ścieżkach będę jeździł, no. Teraz trzymam na przykład się na drzewo tamte i powinienem na nie jechać, żeby było dobrze. Na nawigacji też ustawiłem nie 20 metrów, a 19,5. Czyli jak widzę, że już się zaczyna robić omijak, postaram się korygować. I te pół metra mam takie w zapasie, nie? Nawet nie pół metra, 25 cm. Mogłem zrobić 19, bo to na jedną stronę wychodzi połowa tego. Nie wygląda to źle, przynajmniej teraz te ścieżki są prosto. Cięcie robocze mam jeszcze na niecałe 2 hektary. Czyli zaraz będzie koniec cieczy, pole będę musiał dokończyć drugim zabiegiem. No i słuchajcie, taka opcja, że stwierdziłem, bo tak zostało mi tam 200, no jest więcej niż 200. Teraz stanął pewnie ten. Ale no tak. Tak z 200 pokazuje. No mam tam 1,5 hektara. Blisko, a padła mi bateria w laptopie, w tablecie. No i sobie pomyślałem, że jadę tam na te 1,5 hektara, wypryskam już to do cna. To jest tutaj o 300 metrów 200. No i tutaj już sobie dokończę całą ścieżką. Ale zbrakło mi paliwa. Czyli zabieram tableta, brat po mnie jedzie. Ja porzucam sprzęt na polu, tak jak stoi. Jeszcze sobie popatrzymy rzepak przy okazji, czy coś go tutaj nie zjada. No tutaj się bardziej rozgałęzia niż tamtym polu, co wtedy. Porzucam go tutaj po prostu, jednym słowem. Brat po mnie przyjedzie, jadę kopać koparką, skończę kopać, wrócę, przywiozę paliwo i dopiero będę działał. Pierdolę. Takie rzeczy, kurwa. Nie ma tego jebanego wskaźnika paliwa, no. I mnie to boli. Czekaj, to pryskałem już? No pryskałem. Widać, żeby to pryśnięte było. Jakoś tak nie bardzo. Już się co, wchłonęło? No tu jest o przejazd. Jakoś nie bardzo widać, żeby to było wypryskane. No siedzą tam robaki, czy nie? Ten ma pędów więcej, aby miał czym wykarmić. Zdjęcie jeszcze do miniaturki zrobię. O, tam też jedzie ktoś pryskać Fergusonem z Biarskim. Czekaj. Że to kurwa Maciek. Nie, bo on ma lance inne. Składany tak jak u mnie. Ktoś inny. Dobra, co? Kończę. Brat po mnie przyjedzie. Jadę kopać koparką, bo to wszystko kurwa na raz. Wrócę z paliwem. Dopryskam to, wrócę do domu i jeszcze na wieczór pryśniemy resztę. Tak to się ma. Trzymajcie się, niech prąd będzie z nami. Heja.